Witajcie moi drodzy, bardzo serdecznie Marek Majcher dla portalu czujny.pl. Kochani, najnowsze informacje ze strony prokuratury okręgowej w sprawie śledztwa tajemniczej, trzeba przyznać, śmierci redaktora Michała Żulikowskiego, założyciela NWK24. Więc z tych najnowszych informacji, tak trochę skrócę temat, mógłbym oczywiście tutaj uskuteczniać bełkot reżimowy, natomiast to nie my. Z najnowszych informacji jest informacja, że nie ma żadnych informacji. Ale tak precyzując, no mamy stały kontakt tej chwili z rzecznikiem prokuratury okręgowej w Krakowie, pod który jest z kolei ustami sprawy śmierci Michała Żulikowskiego. Przesłaliśmy konkretne pytania do prokuratury okręgowej zgodnie z życzeniem prokuratury. Wszystkie te pytania uzyskaliśmy, informacje zostały przekazane referentowi prowadzącym postępowanie w tej sprawie. I po weekendzie możemy się spodziewać jakichś informacji. Na pytanie, czy osobiście rzecznik prasowy tutaj wystąpi przed kamerą czujnego i powie ze strony prokuratury, jak sytuacja wygląda, uzyskałem informację, że w zależności od tego, jakie będą instrukcje przez prowadzącego prokuratora referenta tą sprawę, to wtedy zostanie podjęta decyzja, czy tylko dostaniemy jako redakcja to na piśmie odpowiedzi na te pytania i w jakim zakresie, oraz zostanie wtedy dopiero podjęta decyzja, czy w tej konkretnej sprawie rzecznik prasowy prokuratury okręgowej wystąpi przed kamerami. No tak, no tutaj pan rzecznik się zasłania tym, że właśnie tu dobro śledztwa jest najważniejsze. Jeżeli referent na przykład zasugeruje, żeby w tej sprawie tylko komunikaty pisemne i żeby nie występował przed kamerą mediów, no to tym się zasłania właśnie rzecznik. Także tutaj tak na dobrą sprawę nie wiemy, czy rzecznik osobiście wam przekaże, czy dostaniemy to na piśmie. No i w tej chwili, jak prowadzę tą transmisję, to referent sprawy prawdopodobnie odpowiada na szereg pytań naszej redakcji dotyczącej okoliczności. Z grubsza zapytaliśmy właśnie, powiem, na temat okoliczności, w jakich znaleziono ciało. W ogóle pierwsze pytanie dotyczy, żeby w 100% potwierdzić zgon Michała Żulikowskiego, bo tutaj na tym tle widzę, że po internetach już różne teorie są na czynniki pierwsze rozbierane, a faktycznie takiego sensu stricte oficjalnego potwierdzenia, żeby ktoś tutaj ze strony systemu powiedział, że tak, człowiek o imieniu Michał Żulikowski, redaktor naczelny portalu NWK24, został znaleziony martwy. No tego wszystkim nam, wam brakuje, ponieważ no ja tutaj rozmawiam, no to rozmawiamy w kontekście tego, że jest to sprawa oczywista, tak? Że no niestety doszło do takiej tragedii. Powiem wam więcej. Wiecie, że jestem bardzo wnikliwym dziennikarzem, że bardzo, że tak powiem, czasami dobitnie staram się dojść do prawdy, tak w przypadku tutaj sprawy równoległej, gdzie w trakcie interwencji dziennikarskiej okazuje się być, że organizacja prowadzona przez dwóch osobników, tym jednym poszukiwanym listem gończym. Wczorajśmy uzyskali informację i mamy też ze strony innej informacje, że osobiście osoba poszukiwana wyzwania do prokuratora w Elblągu, żeby go nakłonić do jakichś nielegalnych działań przeciwko redakcji czujny.pl. Także naprawdę sytuacja jest kuriozalna i karygodna. Natomiast jeżeli chodzi faktycznie o sprawę śmierci Michała Żulikowskiego, to powiem wam szczerze, że nie w tej konkretnej sprawie akurat może faktycznie brak jakiegoś takiego większego nacisku, poza oczywiście tutaj sukcesywnym kontaktem z rzecznikiem prokuratury, nie próbuję na siłę tutaj czegoś przyspieszać, bo przy hipotetycznym założeniu, no niestety oczywiście tutaj jest ogromna doza zasada ograniczonego zaufania oczywiście, natomiast w takiej sprawie faktycznie, jeżeli prokuratura na co dzień Michała nie obserwowała, a chce rzetelnie poprowadzić sprawę wyjaśnienia tej śmierci, to faktycznie gdybym ja pomyślał sobie, że miał być nimi,
to bym jak najbardziej przez pierwszy czas, zwłaszcza tydzień, półtora, dwa tygodnie, nie udzielał żadnych komunikatów i tylko monitorował to, co się dzieje w internecie, bo to może być dużo wskazówek, w jakim kierunku to śledztwo ma być prowadzone. Niewykluczone, że taką taktykę właśnie przyjęła prokuratura, a równie dobrze może to być już też tutaj zgodnie z podejrzeniem, że niestety organa różnorakie jakieś służby mogą być w to zamieszane. Wtedy mamy ta zwłoka i ta cisza może być zinterpretowana jako po prostu zamiatanie pod dywan tej sprawy. Obie myślę, że wersje są w tej chwili równie prawdopodobne. No cóż, korzystając z przysługujących mi uprawnień redaktora naczelnego na mocy prawa prasowego, te dwie interwencje tutaj prowadzimy, czyli interwencja dotycząca ogólnie w jaki sposób, pod jakimi argumentami i jak uzasadnione są przypadki stosowania tymczasowych aresztów w Polsce w ogóle, bo myślę, że tego sensu stricte dotyka temat naszej pierwszej interwencji dziennikarskiej. Już bez względu na osobę, o którą w tym momencie chodzi, natomiast chodzi o sam mechanizm i uwidocznienie tego, po prostu żebyśmy też jako Polacy wiedzieli, jak proces decyzyjny przy wystawianiu tymczasowych aresztów przebiega. Myślę, że dobitnie pokazaliśmy i udowodniliśmy, że no nie przebiega dobrze taki proces i że faktycznie dość lekce sobie ważąc prokuratura sięga po najsurowsze środki zapobiegawcze. Natomiast faktycznie w tej drugiej sprawie, jeżeli chodzi o śmierć dziennikarza, no to tutaj trzeba faktycznie być bardzo, bardzo ostrożnym. I też jak najbardziej staram się być na tyle ostrożnym, żeby tutaj niewątpliwy ból i żal i cierpienie rodziny, żeby tutaj jak najbardziej tego jakoś próbować nie zakłócić. Natomiast nam, ludziom współpracującym z Michałem lub faktycznie społeczność Michała i tysiące ludzi, którzy działali w ramię z Michałem, należy się jakakolwiek podstawowa informacja, ponieważ stan niepewności wzbudza bardzo duże zagrożenie. Też tutaj poinformowałem rzecznika, że no dalsze tutaj milczenie po prostu rodzi bardzo poważne skutki i myślę, że już ten czas, który minął, to już jest najwyższy czas na to, żeby jakikolwiek komunikat w tej sprawie tutaj zaistniał. Bądźmy czujni, bądźmy zjednoczeni. Spod prokuratury okręgowej w Krakowie relację tą przeprowadził Marek Majcher dla portalu czujny.pl. Kochani, jeszcze jedna sprawa. Napisałem wam dzisiaj, też byłem obok tutaj w sądzie. To była główna sprawa dotycząca mojego pobytu za kratami blisko 2 lata w sprawie opieki nad dzieckiem. Sprawa, przypomnijmy, Sąd Najwyższy cofnął do ponownego rozpatrzenia tą sprawę w związku z naruszeniem, złamaniem prawa przez wcześniejsze sądy poprzez uniemożliwienie prawa, pełnego prawa do obrony. Powiem wam szczerze, pamiętacie, ostatnia była gigantyczna, może nie awantura, ale no, wymiana zdań ze składem sędziowskim była bardzo mocna, dotyczące nagrywania dźwięku i obrazu w ramach interwencji dziennikarskiej, którą siłą rzeczy w tej sprawie przeprowadzam. Natomiast dzisiaj zaskoczenie, mianowicie skład sędziowski sam przyniósł kamery i dźwięk do nagrywania sprawy. Nie robiłem relacji, okazuje się, że ta sala jest tam, gdzie są jakieś zagłuszarki, na żywo w ogóle transmisja nie pójdzie, natomiast dzisiaj nie robiłem transmisji ze względu na to, że zatrzymała awaria pana mecenasa Ludziaka, więc po prostu z przyczyn losowych sprawa w oczywisty sposób została umorzona pod uzasadnieniem, że faktycznie tutaj muszę mieć pełne możliwość pełnego prawa do obrony, czyli jest, kochani, progres. Sąd sam teraz nagrywa i dźwięk, i obraz. Oczywiście jak będą sprawy merytoryczne, my nawet nie podejmiemy wniosków, tylko nawet poinformujemy sąd o tym, że będziemy też nagrywać. W tej sali, co nas tam puszczają, no nie będzie możliwa transmisja na żywo, ponieważ są zagłuszarki. Natomiast no tak ten dzisiejszy dzień
w sądzie i prokuraturze wyglądał, jeżeli chodzi o moje obowiązki służbowe dotyczące pracy dziennikarskiej. Bądźmy czujni, bądźmy zjednoczeni, zjednoczeni naprawdę jesteśmy silniejsi. Wspierajmy się Polacy nawzajem, wesprzyjcie też redakcję Czujnego. Jak widzicie, dużo, dużo tutaj znowu kosztochłonnych akcji tutaj będzie potrzebnych do wykonania. No i co najważniejsze, ten ośrodek szkalowania ludzi musimy w końcu wziąć i przyprowadzić do porządku, bo nie może być tak, że sobie po prostu osobniki, któreśmy tutaj wkleili, zresztą ich wizerunki z paskami na oczach, żeby sobie tak bezkarnie szkalowały ludzi, no i w tym ostatnio naszą redakcję, a wręcz zastraszali organy państwowe, cel i skłaniali organy państwowe, żeby w rzekomo demokratycznym kraju cenzurować prewencyjnie media, a najlepsze jest to, że robią to osobnicy, którzy sami są poszukiwani za jakieś tam przekręty. No cóż, system musi się oswoić z tą sytuacją i myślę, że czas najwyższy co z tym zrobić. My oczywiście ze swojej strony będziemy dbali o dobre osobiste redakcji. Bo tak być po prostu nie może, że sobie jakiś ośrodek, który sobie jeszcze przybiera takie nazwy, żeby były lubiane wszędzie, a z tym, co ma w nagłówku, nie ma to nic wspólnego, jest to ordynalne szczucie po prostu ludzi i zarabianie pieniędzy na donoszeniu, fałszywym donoszeniu na Polaków. Jeszcze raz, bądźmy czujni, bądźmy zjednoczeni, zjednoczeni naprawdę jesteśmy silniejsi. Marek Majchel z Podprokuratury Okręgowej w Krakowie dla portalu czujny.pl. Dziękujemy serdecznie za każde wsparcie. Wspierajmy się Polacy nawzajem.